Jednakże w tej pani Śniatyńskiej siedzi jakiś diabełek. Przyszła niby pytać męża o pozwolenie, a gdy ów zastrzegłszy sobie, żeby się odpowiednio ubrała, pozwolił, ona zwróciła się ku mnie i z prawdziwie kocią miną spytała, a pan aniel ci pozwoli? Że anielka zaczerwieniła się po uszy, to naturalne. Ale że ja, stary wyga, ostrzony jak brzytwa na najrozmaitszych towarzyskich paskach, zmieszałem się tak, że w pierwszej chwili tego sobie nie mogę darować. Nadrabiając jednak odwagą, podszedłem do Anielki, podniosłem do ust jej rękę i powiedziałem: Anielka tu w Płoszowie rozkazuje, a ja pierwszy gotów jestem słuchać jej rozkazów. Miałem ochotę, byśmy ze śniatyńskim poszli zaraz z nimi do oranżerii, ale powstrzymałem się. Czułem potrzebę mówienia o Anielce, o moim przyszłym małżeństwie, widziałem zaś, że śniatyński w końcu dojdzie do tego przedmiotu. Ułatwiłem mu to nawet, spytawszy zaraz po odejściu naszych pań, Więc wierzysz zawsze niewzruszenie w swoje życiowe dogmaty? Więcej niż kiedykolwiek, a raczej zawsze jednakowo. Nie ma na świecie bardziej zużytego wyrazu niż miłość, dlatego aż przykro go powtarzać, ale tobie we cztery oczy powiem: miłość w znaczeniu ogólnym, miłość w znaczeniu szczegółowym i wobec tego precz z krytyką. Tak, to są życiowe kanony. Moja filozofia polega na tym, żeby nad nimi nie filozofować i niech mnie lich oporwie, jeśli się z tego powodu uważam za głupszego od innych. Z tym życie jest coś warte. Bez tego nie warte torby sieczki. Yy, mówmy o tej szczegółowej miłości. Albo lepiej zastąpmy ten wyraz wyrazem kobieta. Dobrze, zastąpmy. Dobrze, kobieta. Mój kochany, czy nie widzisz na jak niesłychanie kruchej podstawie opierasz osobiste szczęście? Na tak kruchej, jak jest życie. Nic więcej. Ale ja nie miałem na myśli tych rozłączeń, tych przepaści, które może powodować śmierć i powiedziałem Śniatyńskiemu: Zlituj się, nie uogólniaj swego osobistego szczęścia. Tyś dobrze trafił, ale można i źle trafić. Lecz Śniatyński nie chciał o tym słyszeć. Według niego na sto razy, dziewięćdziesiąt razy trafia się dobrze. Kobiety jego zdaniem są lepsze, czystsze, szlachetniejsze od nas. My jesteśmy gałgany w porównaniu krzyczał machając rękoma i swoją płową czupryną. Nic, tylko gałgany. Ja ci to mówię, który obserwuje życie i umiem obserwować, choćby dlatego, że jestem komediopisarzem. Tu siadł na krzesło, jak na konia i atakując mnie poręczą, mówił dalej z niemniejszym rozmachem. Są, jak mówi Dima, małpy z krainy nod, na które nie ma hamulca. Ale ty masz od tego oczy, żebyś małpy z krainy nod nie brał. W ogóle zaś kobieta nie zawiedzie męża, nie zdradzi, chyba że sam w niej serce zepsuje albo je podepce, albo zrazi i odepchnie swoją małością, swoim egoizmem, swoją ciasnotą, swoją lichą i nędzną naturą. Kochaj przy tym. Niech ona czuje się nie tylko Twoją samicą, ale Twoją najdroższą głową, Twoim dzieckiem, przyjacielem. Noś ją w zanadrzu, niech jej będzie ciepło, a wówczas bądź spokojny, a wówczas co rok będzie mocniej przytulać się do ciebie, aż się zrośniecie jak bliźnięta z jamscy. Nie dasz jej tego, zepsujesz ją, zrazisz swoją lichotą, odejdzie. Odejdzie, jak tylko jakieś szlachetniejsze ręce wyciągną się ku niej, bo musi odejść, bo ona tego ciepła, tego uznania potrzebuje jak powietrza do oddechu. I tak naciskał mnie poręczą, że musiałem się cofać. W ten sposób przysunęliśmy się do okna. Tam zerwał się i mówił dalej: Jacy wy jesteście tępi. Wobec takiej posłuchy społecznej, wobec takiego braku ogólnego szczęścia, jakim odznacza się nasz wiek, wobec braku podstaw, nadziei, żeby sobie przynajmniej tego szczęścia, tej podstawy nie stworzyć, marznąć na forum i w domu sobie jeszcze ognia nie napalić. Głupota dalej nie idzie, a ja tobie do oczu powiadam: żeń się! Tu ukazał mi przez okno anielkę wracającą z jego żoną z oranżerii. Ot, gdzie twoje szczęście? Ot, tam ono drepce w berłaczkach po śniegu. Powtarzam ci, żeń się. Na wagę złota ją bierz. Co to na wagę złota? Na karaty, rozumiesz? Ty nie masz po prostu stałego miejsca zamieszkania. Nie tylko pod względem fizycznym, ale umysłowym i moralnym. Nie masz podstaw, nie masz spokoju. Ona ci to wszystko da. Tylko jej nie przefilozofuj. Jakaś przefilozofował swoje zdolności i swoje trzydzieści pięć lat życia. Nie mógł mi nic lepszego, zacniejszego i bardziej zgodnego z mymi pragnieniami powiedzieć, więc uścisnąłem mu rękę i odrzekłem. Nie, jej nie przefilozofuję. Bo ją kocham i uściskaliśmy się po przyjacielsku. Tymczasem nadeszły młode panie. Śniatyńska, spostrzegłszy nasz uścisk, rzekła: Wychodząc, słyszałyśmy jakieś spory, ale widzę, że się skończyły zgodnie. Wolno wiedzieć, o czym była mowa. O kobietach, pani odrzekłem. I co wynikło? Jak pani widzi, uścisk. A dalsze wyniki przyjdą niebawem. Lecz przedtem jeszcze przyszły ich sanki. Przy krótkim dniu miało się podwieczór i musieli wracać. Ale, że pogoda była piękna i cicha, a śnieg w alei ubity jak posadzka, postanowiliśmy za nielką odprowadzić ich aż do kołowrotu przy gościńcu. I tak się stało. Pożegnawszy tę miłą parę, wracaliśmy do domu. Mroczyło się już, ale mieliśmy światło zorzy wieczornej w oczy, więc twarz Anielki widziałem doskonale. Była jakaś wzruszona, domyślałem się, że musiały mówić bardzo otwarcie z panią śniatyńską. Może też spodziewała się, że teraz właśnie wypowiem to oczekiwane słowo. Już i mnie ono paliło wargi, ale o dziwo ja, który sądziłem, że w sprawach uczuciowych władnę sobą jak mało kto. Ja, który się mam za artystę koncertowego, ja, który w czasie godzin sali, jeśli z niedostateczną zręcznością, to przynajmniej z zupełnie zimną krwią, parowałem najbardziej mistrzowskie pchnięcia, byłem teraz tak wzruszony jak student. Co za różnica uczucia! Miałem obawę, że nie posklejam wyrazów, i milczałem. W tym milczeniu szliśmy kugankowi. Podałem jej rękę, bo śnieg był wyślizgany płozami sanek i gdy się wsparła na moim ramieniu, odczułem raz jeszcze, jaka to jest dla mnie upragniona kobieta Po chwili uczucie to poczęło mnie przejmować dreszczem i przebiegać po wszystkich nerwach na kształt iskier. Weszliśmy do przedsionka, nie było tam nikogo, nie było nawet jeszcze światła, tylko przez otwory drzwiczek od pieców przebłyskiwał płomień palącego się ognia. W mroku i w ciągłym milczeniu począłem zdejmować futrzany płaszczyk z anielki, i gdy nagle z pod tego płaszczyka wionęło na mnie jej ciepło, objąłem ją ramionami i przygarnąwszy do siebie, dotknąłem ustami jej czoła. Stało się to z mojej strony niemal bez rozeznania, co robię. Anielka musiała po prostu zdrętwieć bo nie stawiła najmniejszego oporu, wysunęła się jednak z moich ramion prawie natychmiast, gdyż w drugiej sieni dały się słyszeć kroki służącego, który niósł światło. Ona uciekła do siebie na górę, ja zaś cały wzburzony wszedłem do sali jadalnej.